Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, oczywiście. Z tej strony znowu Opera i właśnie dostarczyłem ostatnią pieczęć. Załatwiłem ten motyw z ogrodem. Nie było żadnej scenki, nie było niczego, tylko podziękował mi za to, że jakby odświeżyłem ten ogród na dłoni Saladrin i to było wszystko. Leziemy w górę. Odpoczywałem niedawno, więc myślę, że to powinno być spokojnie. Nie ma sprawy. Witajcie, dzieci Ilmatera. Jak się dzisiaj czujecie? Przestań grać, Pokelin. Mam dość tych szarat. Droga przez te przeklęte góry wymagała wielotygodniowych bojów. Nie pozwolę, by szaleniec w zakrwawionej szacie arcykapłana Ilmatera stawał na mojej drodze. Przykro mi, ale wojna i szarady to jedyne gry, w jakie umiem grać? Jeśli to wam nie pasuje, nie wiem, czy poradzicie sobie w grze, która rozpocznie się za chwilę. Twoje spostrzeżenia na różne tematy są bardzo ciekawe, począwszy od natury sprawiedliwości, a skończywszy na historii świata. Ale dobrze by było, gdybyś przestał już paplać. Dziękuję. Po wiekach mozolnie kleconych przemów i władczych rojeń i xunomaj, miłą odmianą jest usłyszeć takie zwięzłe groźby ze strony wroga. Xunomaj strasznie nie lubi Pokelina też. Dziękuję za pozbycie się jej. A tak przy okazji, jej przemowy były dość męczące. I tak źle znosiła porażki. Do czego zmierzasz, Pokelin? Jedyną przeszkodą na mojej drodze do zdobycia tego terytorium była Xunomaj. Pokonawszy ją, usunęliście najpoważniejszą przeszkodę mojej kampanii. Tak ci się wydaje. Jak już wam zapewne wiadomo, moje przybycie do tego świata było wynikiem walki ze starym wrogiem. Zostałem wygnany z mojej ojczystej sfery, gdy moja vendetta na Xunomaj, jak powiedzieli moi przełożeni, wymknęła się spod kontroli. Od razu wiedziałem, że Xunomaj podąży za mną do tego świata. Poza tym, czym są tysiące lat i miliardy mil dla starych przyjaciół? Szukałem bazy operacyjnej, w której mógłbym zacząć budować potęgę militarną. W trakcie poszukiwań usłyszałem, jak coś woła do mnie z odległego lodowca. To był Crunchinibon. To artefakt tak stary, że ja wyglądam przy nim młodo. Odłamek kryształu o tak wielkich mocach magicznych, że w porównaniu z nim klejnot serca Skuldar jest tylko dziecinny. Crunchinibon to jest ten sam klejnot, który sprawił, który jakby te wszystkie problemy, które te wszystkie wojny, z którymi i drużyna Drista musiała się zmierzyć, kosmos. Jeżeli chodzi o Icewind Dale, ten kamień, to jest jakieś fatum ciążące na Icewind Dale. To... Samo jego posiadanie sprawiło, że potwory zamieszkujące tę ziemię porzuciły swoje siedziby i odnalazły mnie. Ma zbyt wiele innych mocy, aby je wymieniać. Pomimo faktu, że odłamek posiada trochę zbyt władczą osobowość, nasze plany są zbieżne. Co do moich oficerów, łatwo było ich znaleźć. Wszyscy chcieli przyłączyć się do mnie, oprócz nieszczęsnego, naiwnego brata Perdiema. Przebranie czcigodnego brata było idealne do podróżowania i zbierania informacji w Dolinie Lodowego Wichru. Łatwo było przyjąć ten kształt. Informacje z głowy Perdiema pozwoliły mi uczynić tę rolę barwną. Wszystko potoczyło się dobrze, dopóki ten denerwujący Arundel i wasz dobry znajomy świętej pamięci Hrodgar nie postanowili zbadać źle maskowanych działań Xunomaj w Smoczym Oku. Gdyby ta idiotka działała trochę bardziej skrycie, nikt niczego by nie podejrzewał. By wyprowadzić w pole Xunomaj i zamknąć Dolinę Lodowego Wichru, użyłem Crunchinibona, aby zamrozić przełęcze. Niestety nie na tyle szybko, by przeszkodzić bandzie Hrodgara w rozpoczęciu poszukiwań. To na mój rozkaz Krek Śnieżnobrody i jego olbrzymi wywołali lawinę, która zabiła Hrodgara, a
Kalię i resztę tych głupców. Później nie zwracałem uwagi na to, co robiliście. Dopóki nie zabraliście ich żonoma i klejnotu serca. Myślałem, że Arundel był jedyną osobą zdolną posłużyć się klejnotem. Zabiwszy go, sądziłem, że zagrożenie minęło. Nie spodziewałem się, że zabierzecie klejnot do Larella w odciętej dłoni. Bardzo sprytnie. Na nieszczęście wasze poczynania od tamtej pory były niekonsekwentne. Podczas waszej przedłużającej się podróży przez górną głębię, ząb wielkiego gada i dolną głębię, zbierałem siły gdzie indziej. Koło East Haven, dokładnie mówiąc. Jak więc widzicie, zniszczenie moich sił tutaj odbiera mi tylko zapasowe wojska, których mógłbym użyć w czasie podboju doliny. Dobrze, że nie możecie zobaczyć teraz East Haven. Załamalibyście się, widząc, jak łatwo burzy się domy i wysadza świątynię. Nie wierzę, że wszystkich wysłał do East Haven. To, co zrobiliście, było bezcelowe. Widząc, jak kolejne piętra, kolejni jego poplecznicy umierają. Ja jestem i końcem tej historii. Ja i tylko ja określę, jak ona się skończy. Żegnajcie. Poślij mnie w bój. Poślę cię w gnój. Dobra, to co? To jedziemy. Strzały plus dwa. Okej, także tutaj to jedziemy na ostro. Tu raczej też bełty plus dwa. Bo to chyba już jest koniec naszej historii. Znaczy jego historii bardziej, niżeli naszej. Dobra. Dobra, ja ci dam. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Różdżka niebios. Słup ognia. Damn. Dobra. Na razie nie potrzebuję. Jestem za walką. W czym mogę pomóc? Tak? Nie wiem, czy on się nie teleportował. Chyba nie. Czy ja go... Chyba tylko raz go strzeliłem w rękę. Kapłan Ilmatera, potykając się i skręcając z bólu, parł wciąż do przodu. Nagle złapał się kurczowo za pierś, jak gdyby śmiertelnie ranny. Z kryształu zawieszonego na szyi kapłana zaczął emanować lekki blask. Nagle całą jaskinię ogarnęła eksplozja oślepiającego światła. Kiedy światło w końcu znikło, nasi podróżnicy zdali sobie sprawę, że w jakiś tajemniczy sposób opuścili ciemne korytarze głębi Dorna. Ku swemu zdumieniu odkryli, że znaleźli się z powrotem w East Haven. Nie była to już ta sama senna wioska rybacka, z której wyszli nie tak dawno temu. Miasto znalazło się pod wpływem potężnego czaru, który spowodował, że pozostałości roztrzaskanych domostw zostały uwięzione pod masywną lodową pokrywą lodu. W samym centrum zagłady, tam gdzie kiedyś stała świątynia Temposa, pojawiła się ogromna wieża z kryształu. Say what? Gdzie są wrogowie? Robi się! Dobra, zaraz, chwilunka. To my się przerzucimy na razie na klasycznie... Raz... Bo ja się tak szybko dosyć wystrzelałem. Nie wiem, czy była potrzeba. Czy ja mam jeszcze jakieś strzały? A mam jeszcze jakieś strzały. 150 gotowe. To było dopiero dobre. Weźmy sobie te strzały. Bełty wysokiej jakości, bełt. Poślij mnie w bój! Robi się! Bracie!
Akurat nie jesteście dla mnie żadną przeszkodą, mości olbrzymie. Chcesz posmakować? Co to w ogóle jest? To jest... A, cyklopi. Chłopcy jednostrzałowcy. Onen, to wy, dzięki Bogu, że powróciliście, nie wiem co się stało, olbrzymy pojawiły się znikąd i ten lód, on po prostu wyrósł z ziemi, a wieśniacy? Olbrzymy zapędziły ich i... Uspokój się ich, Onenie, dokąd zabrały wieśniaków? Zabrały ich do obozu, wyrwały pale z budynków i zrobiły z nich palisadę w południowo-wschodniej części miasteczka na wyspie. Nie wiem, czy są cali. Zobaczę, co się da zrobić, najpierw będę musiał zająć się wieżą. Musicie uwolnić wieśniaków, jest wśród nich Everard. On może znać drogę do wieży. Widziałem, że olbrzymy zaciągnęły go do niej, a potem z powrotem do obozu. Nie wiem nawet, czy oddychał. W takim razie poszukamy go. Mogę zrobić jedno. Pamiętacie ten miecz, który przynieśliście mi tak dawno temu? On jest uzdrowiony. Do pewnej nocy zwyczajnie zasnąłem, ostrze leżało na stole u mojego boku. I w moim śnie stopiło się z powrotem w całość. Kiedy się zbudziłem, nie było już złamane. Chciałem, żebyście go użyli. Obrońcie nim East Haven przed tymi potworami. Tak zrobię. Dziękuję ci. Bądźcie ostrożni. Ta wieża jest... w niej coś złego. Nawet tutaj czuję tę nienawiść, jakby jej fale wypływały z wieży. Będę na siebie uważał. Ich one nie. Następny poziom. Pyśka i Berry. Twoje rozkazy? Berry, Berry, Berry. Berry, Berry. In the rich man's world. Gotowe. Pokaż mi, Berry, w takim razie swoje zwoje kapłańskie, bo tu widzą, że tu można coś jeszcze podziałać. Symbol strachu. Dobra, ale symbol strachu musi ktoś tam przejść. Symbol śmierci, to tak jak palec... O, palec śmierci, no właśnie. Symbol bólu i ogłuszenia. Zas, ale to musi... No właśnie, obszar działania w promieniu 5 metrów. Symbol ogłuszenia, to że dzięki kapłanu może wyrysować na ziemi... No właśnie, magiczny symbol, ale to musi wyrysować na ziemi. To jest bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Regeneracja... Nie, no to jest bez sensu. Nie, nie rzucę tego na... Znaczy... Może już rzucić to na siebie, czy co jakiś czas? Tam, czy w walce nawet się trafi, nie? Dobra, a tutaj czarten otacza umysł barierą nie do pokonania, przez co chroni go przed wpływami zewnętrznymi. Wcześniej działania zaklęcia rzucającego nie będą miały wpływ zaklęcia, zauroczenia, zamętu strachu, osłupienia, urychmienia, snu labiryntu, szału oraz udurzenia. Tak na początku walki? Nie, chyba nie. Prędzej palec śmierci. Nawet jeśli rzut obronny się zakończy, to tych śmierci zadaje obrażeń magicznych. Istoty zabite przez palec śmierci mogą zostać wskrzeszone, umierają raz na zawsze. No, okej, jest szansa, że mi się uda. Bardziej jest szansa, że mi się uda to. Dobra, to jest rzucone, wezmę sobie drugie wskrzeszenie, bo czemużby nie. Chociaż nie, no jedno mi wystarcza najczęściej. Wezmę sobie właśnie drugie masowe leczenie. Ochrona przed złem o zasięgu 3 metrów, nie widzę problemu. Egzaltacja jest raczej bez sensu, rozproszenie magii może drobne. Znajdowanie pułapek, jakby mi się kiedyś miało przydać i przełamanie strachu. O, sanktuarium niech będzie. Dobra, teraz dla ciebie dodatkowe punkty życia, trafienie krytyczne i tak dalej, dobra. Jestem, nie ma sprawy. Dobra, poszukajmy teraz tych wszystkich problematycznych jegomości. Dobra, zaklęcie zeszło. Czy ja jestem w stanie tu odpocząć? Tu nie można odpocząć, dobra. Nie widzę problemu. Ja tu w ogóle bardzo niewiele widzę. Daj go tu, dziada. Tak się zastanawiam, tak, to nieważne. Dawno mnie nie było w East Haven. Jak to świat potrafi zatoczyć koło. Nigdy nie próbowałem takiego motywu ze swoimi graczami, że
wychodziliśmy z jakiejś wioski i wracaliśmy później w jakimś takim zakręceniu historii. No i gracze bardzo często wpadali na pomysł, jak rozwiązać problem na raz i zakończyć po prostu jakby pewien rozdział, czy pewne działania w jednym miejscu, nie? Nie wracali drugi raz. Dobra, boicie się, to się bójcie. Jeffy Apsel, Gaspar, Grisella, Churning Quimby. W zasadzie Everard. Ty wracasz z powrotem do East Haven. Nie mamy czasu na rozmowę, muszę zebrać swoich ludzi i udać się musisz zabrać swoich ludzi i udać się najdalej od East Haven. Tak. Wszystko z tobą w porządku? Dobrze, sprowadziły mnie do świątyni. Chciały mnie złamać, zmusić, bym usunął magiczne zabezpieczenia. Zabezpieczenia prowadzące do? Do skały Jeroda? Tak. Jeśli ją otworzą, wtedy wszyscy będziemy przeklęci. Pokelin. W szeregach jego armii znajdą się wszelkie piekielne istoty. Muszę dostać się do wieży. Że pokażę ci znak. Lód topnieje pod pewnym symbolem. Skrzyżowane dłonie, krew na nadgarstkach. Dzięki niemu powinno ci się udać otworzyć tę wieżę. Ja przyjdę później, jeśli zdołam. Uda mi się więc do wieży. Gdzie są wrogowie? Wystarczy. A tak przy okazji, przecież ten miecz, tak? Naprawiony miecz plus 5. Aihone na plus 5. Do złamanej gdy siostrze tkwiło kiedyś w piersi Isakarat. Ikasaracht. Ostatniej z władczyń białych smoków, które rządziły w grzbiecie świata. Należało ono do Aihonena, dawnego przodka rybaka Aihonena z East Haven. Miecz przeleżał na dnie jeziora prawie 100 lat, czekając na moment, aż powróci do potomka swego właściciela. Nie wiadomo, w jaki sposób zostało ono naprawione, ale bez względu na to wygląda ono jak na tyle potężną, by pomóc ci uwolnić East Haven od brata Pokelina. Prawdopodobnie miecz czerpie swoją moc z głębin Lag Dinnershire. Ciekawe dlaczego. Dopóki jego właściciel znajduje się w zasięgu lotu smoka od jeziora, jego ostrze zachowa swoją moc. A, okej, okay, dobra. Znajduje się w zasięgu lotu smoka. Okej. Okay. Maksymalne punkty życia plus 5 w zasięgu lotu smoka od Lag Dinnershire. Odporność na ogień. Odporność na zimne obrażenia. I plus 5 w zasięgu lotu smoka i tak dalej. I plus 5... Okej, okay. Sieczne, długi miecz. Dodatkowe punkty życia i odporność na ogień. Tak się zastanawiam, czy jest tu coś. Dobra, to jest na razie. Podręcznej klingi chyba na razie będę używał. Ale zastanawiam się, bo skoro to jest długi miecz, to może jeden z tych mieczy. Odporność na obrażenia sieczne. Co zostanie uruchomione na turę po trafieniu i tak dalej. Zastanawiam mnie, czy ten miecz w ogóle mógłby mieć jakąś rację bytu. 1k8 plus 3 trafienie krytyczne, 3 opóźnienie 4. Opóźnienie 2, generalnie 1-1 albo... Nie, to za mała różnica. Dużo za mała różnica. Poślij mnie w bój. Dobra, ale zapisz. Wystarczy. Spróbujmy wejść tam do środka. By wejść do środka, musimy się gdzieś tutaj zbliżyć, zapewne tutaj. A się porobiło. Kurde, tego Pokelina to strzeliłem raz w pyski, to się jakby na tym skończyło. Ciekawe. Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. What the hell? Udało ci się dostać do środka, jak widzę. Spróbuję otworzyć przejście do skały Jeroda, ale te glify pochodzą od samego Tempusa. Nie wiem, czy dam radę. Dobra, mogę w czymś Jeśli pomóc? Chcesz pomóc, to możesz wejść na górę i sprawdzić, czy do skały Jeroda nie prowadzi jakaś inna droga. Dobra, jeżeli coś znajdę, to ci nie dam ma znać. Sprawy. Nie same ma problemy, sprawy. Same problemy. Co to jest w ogóle? Te zasłony zrobione z nieprzezroczystego kryształu łagodzą żar znajdujących się w nim płonących pochodni. O, jakieś takiego typu
Teraz tu jest jakieś wyjście na jakiś prawdopodobnie taras. Na zasadzie to tyle. Pomap. Witam w Krystar Tirith. Myślę, że wasza wizyta nie jest wizytą towarzyską. Pomap, co ty tu robisz do 9? Dokładnie. Ciekawy dobór słów. Wiele się zmieniło od czasu waszej ostatniej wizyty w East Haven. Teraz jak widzicie, to ja rządzę tym miastem. Dobra, przynajmniej się nie zmieniłeś. Widzę, że ciągle czerpiesz ułudę wielkości. Wy bezczelne psy, jak śmiecie tak do mnie mówić, jestem Pomap Ak-Azahir, pan tej wieży i mianowany władca East Haven. Mianowany przez kogo? Sprzymierzyłeś się z Pokelinem. Z Pokelinem? Nadal nie macie pojęcia, z czym macie do czynienia, prawda? Pan ma wiele imion, wiele kształtów, jego moc jest niepojęta, nie macie szat. Strzeliłem go raz, w ryj się skończył, a dobra. Bym móc go pokonać, dlaczego mi się nie poddacie? Przynajmniej ja okazałbym litość i zrobiłbym... i zabiłbym was szybko. Czy ty oszalał? Wyjrzyj przez okno, sam zobacz, jakie zniszczenia spowodowaliście ty i twój pan. Okupacja East Haven była nieunikniona. Mój pan chciał zdobyć to miasto od samego początku. Przekazał mi tylko usunąć pewne przeszkody, by jego plany poszły gładko. O czym ty mówisz? To ja jako pierwszy zaproponowałem wysłanie ekspedycji do Kuldahar. Wiedziałem, że ten bufon Hrodgar skorzysta z okazji, by popędzić na ratunek i że bez wątpienia pociągnie za sobą każdego władającego mieczem idiotę w tym mieście. Ekspedycja była dywersją? Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszyłem się, widząc, że mój plan zadziałał. Prawie płakałem ze śmiechu, gdy wasza ekspedycja popędziła w góry, pozostawiając East Haven bezbronne, gotowe do przejścia. Ty podstępny draniu, zdradziłeś nas wszystkich i w jakim celu? By władać zniszczonym miastem, pełnym nienawidzących się cię ludzi? Nienawidzących mnie? Powinni być mi wdzięczni za to, że żyją. Jeśli nie zawarłbym tej umowy, Hrodgar i reszta tych głupców stanowiliby opór. Każdy mężczyzna i kobieta i dziecko w tym mieście zostaliby zmasakrowani na ulicach. Oszczędź sobie tych pokrętnych usprawiedliwień. Jesteś tchórzem i zdrajcą. Nie zasługujesz na to, by żyć. Zobaczymy, kto dzisiaj umrze. Straże! Zgładzić ich! Tak? A tak? Co mam zrobić? Zaraz, bo nie to rzuciłem. W czym mogę pomóc? W zasadzie to nawet i nie to. Tylko rzućmy sobie tarczę. Jedność obronna. Bo tak zaczynamy troszeczkę z dupki. Na dobrze! Jestem za walką, jak się to robi. No dobra, to te lustrzane odbicia to śmieszne były w tamtej erze. Możemy się ich pozbyć jakoś tak w miarę bardzo szybko. Byłbym wdzięczny. Szczególnie kiedy próbują mi tak przylać przez łeb. Dobra, ciebie to podniosę spokojnie. Postaram się załatwić to szybko. A co, tych szkieletów zabić nie mogę, tych upiorów. Zwycięstwo. I dam sobie radę, dobra. Pery, jakbyś mi tu podszedł i odstawił taki numer z krzeszeniem. Dobra, i chyba się nie udało. Do boju. Do gduju. Przygotuj się na. Ja nawet nie wiem, która to jest ta. Dobra, zaraz, chwila, bo to. W tym śmietniku to ja się cały pogubiłem. Nie wiem, czy nawet znikają te jego lustrzane odbicia. God damn it. Ale dobra. Okej. Stanowczo lepiej się czuję w późniejszych wersjach Dungeons and Dragons. Są mi bardziej przyjazne. Najwyraźniej chyba silnik rzucania kostkami był lepiej zrobiony. Nie, tutaj to po prostu. Tutaj to po prostu dostaję w dupsko przy każdej niewielkiej sposobności. Za każdym wejściem trzeba się bufować. Bo bez bufowania nic nie poradzisz. Udało ci się dostać do środka. Tak, tak. To możesz wejść na górę i sprawdzić, czy do skały Jeroda nie prowadzi jakaś inna droga. Czy ja mogę tu odpocząć? Odpocząłem. Dobra, super, ekstra.
czym mogę pomóc? Dobra, ziomki i ziomeczki. Poproszę czary i czareczki. Ulepszone przyspieszenie ruchu. Nie ma sprawy. I myk. Tak, tak, tak. Głupcze. Cyk, przynajmniej cyk, 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 cyk. Patrz, jak się to robi. Chcesz czegoś ode mnie? Tak, tak, będę chciał właśnie. Gotów. Już się robi. Jestem. Gotów. Do boju. Jakże mnie irytują niesamowicie te szkielety biegające za mną bez sensu. Poślij mnie w bój! Poślę cię nawet w gnój, jeżeli będziesz chcieć. Zakładam, że mógłbym to jakoś szybciej załatwić jakimś rozproszeniem albo czymś tego typu. Ale mam jakby jakieś pewne problemy z rzuceniem zaklęcia jakiegokolwiek w tej chwili. Tak! Nie pozwól mi umrzeć. Już idę. No ja bym ci nie pozwolił, tylko jak widać... Coś ci się tak uwzięli. Przepraszam bardzo, dlaczego nikt nie atakuje tych robali? Tu jestem. Gotowy. Zostaw mnie! Jeden z drugim, z piątym i z dziesiątym. Potrzebuję pomocy! Tak, ty potrzebujesz pomocy, no to jest przecież jakiś dowcip. Tak? Tak, w porządku. Gdzie są wrogowie? Nie ma sprawy. Jakież to było irytujące. Co tu nie można odpoczywać? No dobra, nie można to nie można, nie będę się rzucał. Już? Dawaj różdżkę. Nic tu z tej różdżki... No, to jest coś tam błyskawic. No właśnie, błyskawica. Mam już jedną taką. Tylko to jest 99. No proszę bardzo, pewnie będzie warta trochę. Hajsu. Zejdźmy na dół, bo na dole mogę odpocząć. Odpocznijmy. Zapiszmy. Wejdźmy na górę. I wejdźmy na górę. Po co mu te lustra były? Na tym małym kamiennym podium wisi w powietrzu lśniący wizerunek odłamka kryształu. Z obrazu rozchodzi się dziwne niebieskawe światło, które tworzy coś na kształt luminescencyjnej zasłony energii blokującej ci przejście. Ups. Znowu wy. Podziwiam wasz upór, ale teraz musicie pogodzić się z tym. Że nie można mnie już powstrzymać. No tak. Moi kochani, chyba nie można go już powstrzymać. My się widzimy w następnym odcinku, bo widzę, że tutaj to może zająć mi chwilkę. Nie chciałbym przeciągać niepotrzebnie tego odcinka, więc do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej, hej.